Witam wszystkich na kanale bithub.pl, mówi LokoKrypto23, a to jest biblioteka kryptowalut. Świat Metaverse. Dla wielu science fiction, dla innych wielka zagadka, a jeszcze inni widzą w tym wielki potencjał. Czym tak naprawdę jest Metaverse? Metaverse to wirtualny świat, w którym to prawdziwa rzeczywistość staje się wirtualnym życiem, a świat cyfrowy jest naszą rzeczywistością. Tak pokrótce można by określić termin Metaverse. A czym dokładnie jest Metaverse? Metaverse jest wirtualnym światem, w którym nasze życie codzienne jest przenoszone do świata wirtualnego dzięki technologii VR, która pozwala nam być wewnątrz tego świata i żyć w nim życiem codziennym, a dzięki fizycznej rękawicy haptycznej jesteśmy w stanie odebrać bodźce z dotykania bądź chwytania wirtualnych przedmiotów. Metaverse jest obecnie w fazie wdrażania, a projekty, jakie obecnie wychodzą, nie mają zbyt dużego pola do popisu, ze względu na to, że technologia VR nie jest aż tak mocno popularna, a łącza internetowe nie są dość szybkie, by udźwignąć świat Metaverse. Jedną z osób najbardziej zaangażowanych w świat Metaverse jest Mark Zuckerberg, założyciel Facebooka, który widzi w tym ogromny potencjał i stąd cały czas angażuje się i inwestuje w projekty, które mogą przyspieszyć wdrożenie w 100% pełnego do funkcjonowania świata Metaverse. A jak sobie zobrazować życie w Metaverse? Tutaj możemy odpowiedzi poszukać w hollywoodzkich produkcjach. Na pewno dość mocno naciąganą teorią byłoby przedstawienie filmu braci Wachowskich, a więc The Matrix, czy Surogaci z Bruce'em Willisem. To jednak te filmy posiadają coś w sobie ze świata Metaverse. Więc co ma wspólnego The Matrix z Metaversem? Na pewno nie podłączenie elektrycznych przewodów do naszych mózgów, dzięki którym mielibyśmy wyświetlany obraz świata w naszych oczach. Ale już samo poruszanie się w wirtualnej rzeczywistości i komunikacja czy interakcja z innymi bohaterami, będąc fizycznie w zupełnie innym miejscu, jest tu jak najbardziej trafna. Co do filmu Surogaci, to również jesteśmy podpinani pod aparaturę, ale życie i poruszanie się w wirtualnym świecie oddaje znacznie więcej. Chodzimy do pracy, prowadzimy życie towarzyskie i mamy wpływ na wygląd naszego awatara. Avatar. Jest to kolejny film, w którym możemy się doszukać czegoś z Metaverse. Ale póki co nie mamy się czego obawiać. Nikt nam nie podłączy przewodu do mózgu, czy nie podłączy nas pod żadną aparaturę. Bliższe naszej ery jest technologia VR. I dlatego najbardziej trafny film hollywoodzkiej produkcji będzie Player One. Oddający przynajmniej w mojej opinii 80% tego, co w niedalekiej przyszłości będzie na nas czekać odnośnie życia w świecie Metaverse. A teraz przedstawię Wam topowe projekty Metaverse według kapitalizacji rynkowej. Mamy tu akcje Infinity, Decentraland, Sandbox, Engine, Illuvium czy też Mbox. Większość projektów dostępna jest na platformie Binance. Projekty te są dość świeże i na każdym kroku powstają nowe projekty, a inwestowanie w każdy projekt Metaverse może liczyć się ze sporym ryzykiem. Dlatego warto dobrze sprawdzić projekt, którym się interesujemy, zanim wyłożymy swoje fundusze. A jak wygląda świat Metaverse? Świat Metaverse jest dość różnorodny i możemy w nim poruszać się na wszelaki sposób. Mamy tu gry typu fight, gry karciane, wyścigi czy typowe MMORPG z otwartym światem. A niektóre Metaversy dają nawet możliwość zdobywania własnych landów czy kupowania rzeczywistych nieruchomości jak Vapland. Oczywiście jest to wirtualne posiadanie nieruchomości. Świat Metaverse jest dość mocno inspirowany również obecnymi grami na PlayStation 5, Xboxa czy PC-ta. Możemy przebywać w świecie podobnym do Minecrafta, Cyberpunka, czy po prostu mieć możliwość eksploracji kosmosu, krain rodem z prawdziwych baśni, cofnięcia się do średniowiecza, czy po prostu życia w świecie stworzonym przez banki ING. Metaverse daje możliwości również zarobku i komunikacji z innymi użytkownikami, podnoszenie umiejętności dla naszego awatara, mamy również możliwość wpływu na jego wygląd, styl ubioru, czy wybór pojazdu, jakim będziemy się poruszać. Wszystko to w zależności w jakim metaversie przebywamy. Możemy również kupić bądź zdobyć jako NFT stroje dla naszego awatara bądź przedmioty, ale o tym będzie już następny materiał. Więc czym jest Metaverse? Metaverse jest niczym innym jak przeniesionym światem rzeczywistym do świata wirtualnego, a więc cyfryzacja wszystkich naszych obecnych w naszym życiu przedmiotów, instytucji, zachowań i czynności. W świecie Metaverse możemy robić wszystko to samo, co robimy w realnym świecie. Możemy również zarabiać.
ale tutaj zarobki przychodzą nam w kryptowalutach, które możemy później przenieść na fiat. Tak samo działa to z drugą strony. Wszystko inne, co możemy zdobyć bądź kupić w metaversie, możemy tak samo sprzedać, jak w życiu codziennym. A ja z miejsca dziękuję w imieniu swoim i bithub.pl za obejrzenie naszego filmu i mam nadzieję, że udało mi się w dość prosty sposób wytłumaczyć Ci, czym jest Metaverse i co może wnieść w nasze życie. Dla bithub.pl mówił LokoCrypto23. Pozdrawiam.